Witajcie, z tej strony znowu ja, Zosiek, i tak prawie, dłużej niż tydzień nie było filmu i nie odchodzę, nic z tych rzeczy, ale jakoś ostatnio nie miałam po prostu weny do nagrywania, po prostu nic jakoś nie przychodziło mi do głowy. Jak już zmontowałam film i wrzuciłam, okazało się, że były tam prawa autorskie i je po prostu złamałam i nie da się po prostu go przesłać, ani nic z tych rzeczy. I powracam dzisiaj. Jedziemy do stajni, plus będzie tajemnicza paczka, ale najpierw musi do mnie przyjść, więc trochę się naczekacie. I tak jakby trochę wiem, że vlogi na moim kanale trochę was nie interesują, mają mało wyświetleń, ale chcę wam pokazać, że żyję, jestem i w ogóle może to tam napisy angielskie, ale zobaczymy, czy mi się chce. No to co, widzimy się, kiedy będę w stajni lub coś takiego. Dzisiejsza styluła do stajni! Śniegul! Nie rób sztura. Cześć. Ogólnie teraz jest piątek, ja jestem już po lekcjach, jest 12, prawie 13 i nie uwierzycie, co się stało. Niestety nic nie udało mi się wczoraj nagrać z jazdy, ale przyszła do mnie paczka, a dokładnie ja poszłam po nią, bo była w paczkomacie. Z Candy Horse'a. Od razu mówię, że to nie jest żadna reklama i sama kupiłam to. Wróciłam, mam nożyczki i jakieś małe, ale ostre. Otwieranko. Kocham te wszystkie rzeczy. O. Tak, jakbyście widzieli. Jest. Pierwsza rzecz, cynamonki. Candy Horse'a. Że słodkie. Osoby, które oglądają NTE Question, wiedzą i mają Instagrama, na pewno wiedzą, o co chodzi. Ja pierdzielę! Jak zajebiście! Tak, to już są chyba tylko papiery. A więc tak, to są cynamonki. I tutaj mamy smaczkę od NTE Christian, jej autograf, zdjęcie z jej autografem. To jest limitowana kolekcja. Jeszcze jest Iron Man i Barbie taki. No pewnie wam się też wyklejają. I no. I jeśli chcecie kupić takie smaczki, to do końca maja macie czas, bo potem już ich nie będzie. Wiecie, bo tam są różne nowości i musicie po prostu zobaczyć. Oczywiście wszystko wam podlinkuję i to już na tyle z dzisiejszego filmu. A ja wam dziękuję za oglądanie i pa!